Laudetur, laudetur. No i mamy problem, proszę Państwa. Mamy problem poważny, który będzie mieć różne skutki demograficzne, socjologiczne, ale myślę, że też bezpośrednio wyborcze. Narasta bardzo duża przewaga młodych mężczyzn, młodych samotnych mężczyzn w ogromnej większości kraju nad kobietami, które mogą wejść w związek, które potencjalnie jeszcze są w tym wieku, że stanowią dla nich partnerki. Jak to się stało? Już od dawna mamy nierównowagę w migracji kobiet i do wielkich miast, i do innych krajów. To jest tożsame, bo tak naprawdę to jest grubsze to samo, czy wyjeżdżają do Warszawy, do Krakowa, Gdańska, czy też wyjeżdżają do Londynu. Dotyczy to kobiet z prowincji, dotyczy to kobiet zarówno z rejonów typowo wiejskich, jakieś Podlasie, które potem zdominowała imigracja do Belgii zarobkowa, jak i nawet z miast, mówię, to nie musi być czysta prowincja, to mogą być całkiem średnie miasta. Natomiast sporo mężczyzn zostaje. Po pierwsze, kobiety bardzo często podejmują studia wyższe. Powiedzmy, nie zawsze są to jakieś szczególnie porywające intelektualnie kierunki, no ale są. Faceci często zostają. I nie chodzi tu też o kwestię dysproporcji finansowej. Owszem, to ma znaczenie, ale wielu analityków, najpierw w jakichś prawicowych gadzinówkach typu Do Rzeczy czy Komentarz Ekstra24, ale teraz już i Wyborcza o tym pisze, kobieta często wyjeżdżając za granicę do Londynu czy do Warszawy, bynajmniej nie szuka już partnera, także pochodzącego z jej okolicy, czy generalnie z prowincji, który również wyjechał i nawet znajduje się na podobnym poziomie finansowym. O nie. Podkreśla się, że taka osoba często już wcale dla niej nie jest atrakcyjna. Szuka partnerów z nieco innych grup społecznych, inaczej wysławiających się, z innym poziomem wykształcenia. I nie mogę tylko ironicznie nad tym kiwnąć głową, bo to jest potworny problem. Słuchajcie, już w tej chwili w niektórych powiatach, w lubelskim, w podlaskim, proporcja mężczyzn i kobiet, nazwijmy to w prokreacyjnych latach, czy w tych latach, w których ludzie się parują, zaczyna być taka jak w Indiach czy w Chinach. Bodajże tylko Warszawa, Kraków, Trójmiasto to są rejony, gdzie kobiet jest minimalnie więcej proporcjonalnie niż samotnych mężczyzn. I mamy straszny problem demograficzny. No wiadomo, nie będzie też dzieci. Te rejony się będą wyludniać. Nie oszukujmy się, to zwyczajnie wpłynie na poparcie młodych mężczyzn dla takich partii jak Konfederacja, dla partii mizoginistycznych, antyfeministycznych, się gardzących podstawowymi prawami człowieka. Przyczyna? No tak, emancypacja kobiet jest tu podstawową przyczyną. Od razu mówię, ja nie jestem żadnym mizoginem i nie twierdzę, że jest źle. Ja tylko pokazuję, że różne zjawiska mają całą masę rezultatów, pozytywnych, negatywnych. Jest tak, że takie subtelne zmiany, zgodnie z efektem motyla Lorenza, wywołują tak dużo różnych zmian, a zmiana drastyczna, w której 30 czy 40 czy 50% kobiet młodych wyjedzie z prowincji czy ze średnich miast do wielkich miast czy za granicę, wywoła zmiany gigantyczne. Frustracja tych facetów jest ogromna. Tak, nad niektórych mogę się podśmiewać. Sam w Warszawie kojarzę ludzi, tak osobiście, znam 22 lata, skończyli moje liceum. Wstyd mi, bo kiedyś taka osoba się przez miesiąc nie utrzymała w moim liceum. Potem leży sobie spokojnie, trochę powali konia, troszkę popije piwko. Jeżeli praca to od taka, że dorywczo podnosi mebelki na zlecenie jakiejś firmy, potem poleży w domu, mama przyniesie jedzenie, on będzie siedzieć w komputerze, troszkę marihuanki, no tak, wiadomo. No i oczywiście nigdy nie trzymał za rękę, ma pretensje do całego świata, bo ma. Mówię konkretnej osobie. Ma pretensje do kobiet. Na kogo głosuje? No jasne, Konfederacja. Ale słuchajcie, no tak, to przykład w wielkim mieście. On miał wszystkie szanse. Natomiast prawdą jest, i tu przyznam rację niektórym nawet ostrym prawicowcom, że facet na prowincji, okej, zostanie tirowcem, zarobi spokojnie 6, 7, 8 czy 9 tysięcy. Tyle, ile nie zarobi absolutnie żaden magisterek po zarządzaniu po jakiejś dupnej wyższej europejskiej akademii, który nic nie umie, przeszedł realnie internetowy kurs, bo doskonale wiem, jak wygląda takie wykształcenie, a mimo to nie będzie on atrakcyjnym partnerem dla szeregu ambitnych kobiet. Tak mamy problem, tak nie wiem, jak go rozwiązać. Nie tylko my go mamy, podobny jest w wielu krajach. A może wy macie jakieś rozwiązania?